Ja myślę, że najważniejsza rzecz to jest taka, że aby pamiętać, jak obywatele oceniają działalność jednostek samorządu terytorialnego, jak się spojrzy do ostatnich badań CBOS-u, to samorządy są najlepiej oceniane ze wszystkich instytucji publicznych w kraju, o wiele lepiej niż Sejm, Senat, nawet prezydent. I to są wyniki na poziomie 60-kilku%, 70% zaufania do działalności. I jeżeli na to spojrzymy z pewnej perspektywy, to widzimy, jak się rozwija samorządność lokalna i jak ona jest ważna dla obywateli. Dla mnie niezwykle istotne jest to, czy obecnie samorządy mają bezpieczeństwo prawne, ponieważ ten cały kryzys dotyczący praworządności, ale także Trybunału Konstytucyjnego powoduje, że mogą być przyjmowane ustawy czy różnego rodzaju rozwiązania ingerujące w strukturę działalności samorządów i w kompetencje ich zadania i niestety nie będzie kogo mu tego zbadać. I były już przykłady, kiedy istotne sprawy były wycofywane z Trybunału Konstytucyjnego właśnie ze względu na to, na ten brak zaufania do tego, czy Trybunał Konstytucyjny będzie mógł w takich sprawach orzekać. Wydaje mi się, że o tym nie należy zapominać, że nie żyjemy w próżni, tylko że w dużej mierze los samorządów jest skazany na łaskę bądź niełaskę ustawodawcy. I mieliśmy tego przykłady. Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych, kodeks wyborczy, czy teraz na przykład ta ostatnia propozycja dotycząca obniżenia wynagrodzeń dla lokalnych włodarzy. To są właśnie te sytuacje, kiedy można powiedzieć, ustawodawca może wkroczyć istotnie w sferę autonomii samorządowej, a nie będzie później instrumentów, żeby temu przeciwdziałać i dlatego tym mocniej należy patrzeć na zmiany legislacyjne i jeżeli one zagrażają samorządności, przeciwko nim protestować.